A oto kolejny odcinek Zagrajmy w Tormentum. Ja to bym chciał mieć gdzieś w pobliżu mojego domu takie gigantyczne, klimatyczne posągi. Ale fajnie by było. No dobrze. Mamy tutaj lalkę, czyli zabawkę, o odnalezienie której prosiła nas ta szczuro-podobna mała istota. To wiemy, co z tym zrobić. Miedziany klucz. Nie wiem, do czego służy. Znaczy, jakie drzwi będzie otwierał, nie wiem, bo do czego klucz służy, to wie. Drewniana figurka. Też nie mam pojęcia, po co to. Metalowa blaszka. Też nie. A poza tym to mieliśmy teraz sobie rozpocząć od wejścia do grobowca, tak? Udało nam się ostatnio otworzyć to wejście tutaj. I od tego sobie zaczniemy. No. Klimacik jest. No dobra, zobaczmy. Zadano sobie wiele trudu, aby dobrze zabezpieczyć tę bryłę. Jakie tajemnice zatem skrywa w sobie? Czuję ciepło wydobywające się z wnętrza tej bryły. Aha. Ciekawe, co to oznacza. Ale nie zapisaliśmy tego do notatek. Nie przerysowałem tego, więc może warto to zapamiętać, chociaż to weź tu coś zapamiętaj, no. Tak mniej więcej. Powiedzmy, takie dwa półokręgi połączone, jeden z kropką, kolejny półokrąg z kreską. Łapy uniesione w górę, jakieś oczy, tak to sobie można uzmysłowić. Dwie literki V trzymane w łapach. No dobra, skoro nie przerysowaliśmy, to mniej więcej zapamiętałem. Tutaj coś błyska. Oho! Co się dzieje? Z sufitu zaczyna wydobywać się gaz. Chyba znalazłem się w pułapce bez wyjścia. Niedobrze. Wydobywający się ze ścian gaz wypełnił całe pomieszczenie. Powoli czułem jego zgubne działanie. Moje ciało stało się bardzo ciężkie. Upadłem na kolana i w panice próbowałem wydostać się na zewnątrz, lecz włas był zamknięty. Wszystko wokół mnie zaczęło się zmieniać. Gdy odzyskałem jasność umysłu, nic już nie było takie samo. O Panie. No chyba mamy halucynację, chociaż nie, niby odzyskałem jasność umysłu, tak? To chyba nie halucynacje, coś tu się porobiło. Ręce chcą mnie pochwycić, chyba zaczynam odchodzić od zmysłów. Włas jest zamknięty, muszę znaleźć jakieś inne wyjście. Sześcian został uwolniony. Za nim znajduje się bezkresna nicość. Co to jest? Patrzcie, odcisk palca. Pewnie trzeba tu nacisnąć. Jakieś symbole dziwne. Jakaś zagadka będzie. Maski, słońce, księżyc. Ptak wyleciał z klatki. Ryby. Jakieś drzwi były, jajko rozbite, wnętrzności ludzkie pewnie, ogień i woda, drzwi, miecz i tarcza, jakiś demon tam był tutaj, nie, to diabeł z aniołem, tam czaszka i głowa ludzka, kółko i kwadrat. Nie wiem, czy ja mam to zapamiętywać, czy o co chodzi. Takie pary, drzwi otwarte, zamknięte, starzec i płód. Nie wiem, dobra, zobaczmy może. Uwaga, wciskam to.
Aha, coś na zasadzie dobierania par, tak? Maska. Klatka. Ptak, klatka. Ryba. Tarcza. Drzwi. Miecz. Tarcza i miecz. Woda. Kółko, ryba. Klatka. Aha! Ptaka nam z powrotem. Anioł, czekajcie. Diabeł był tu. Nie, gdzie był diabeł? Tu był diabeł i anioł. Jak ta woda podchodzi do góry, to chyba nam się coś odnawia wtedy, tak? Tak, tutaj. Anioł i diabeł. Aha, no dobra, rozumiem. Ryba. Klatka, ptak. Czekajcie, gdzie był ptak? Kółko. Płód. Kwadrat. Czacha. Maska. Starzec. I płód. Okej. Okej. Słońce. Maska i maska. Tu jest jajko. Ryba. Gdzieś ta ryba szkieletowa taka była, nie? Drzwi. Woda. Ryba. Gdzie ta ryba była? Tutaj. Coś tam się odnowi, tak? No dobrze. Księżyc. Z czym tam był księżyc? Z jakąś gwiazdą? Księżyc ze słońcem. No dobrze. Mózg. O, tam były jakieś wnętrzności, faktycznie. Jakieś wnętrzności tam były. Ogień tu z wodą? Tak jest, ogień z wodą był. Drzwi, gdzie były drzwi? Tutaj, dobrze. O, czekajcie, ten mózg tutaj, dobrze. Kwadrat z kołem, gdzie było koło? Jajko. Tutaj czacha z tą twarzą była. Kwadrat z kołem. Ptasior z klatką był, nie? Czyli tutaj. To nam się odnowiło. Udało się, ale z sześcianem zaczyna dziać się coś dziwnego. Na jednej ze ścian zaczyna pojawiać się przejście. Jejku, się aż zamotałem tutaj. Bo się boję, że ten napis mi przeminie za szybko. Dobra, jakieś przejście się pojawiło, ale czy tutaj na pewno jeszcze nie ma czegoś do zrobienia? Chyba nie, co? No to przypomina krzesło elektryczne. Na poręczach dostrzegam liczne ślady po paznokciach. Wiele osób próbowało oswobodzić się z pasów śmierci. Ostro. Ze wszystek prawilnych w pierścień się zebrało. Owych pięciu na prędce maski swe przywdziało. Po dwakroć ładunek przeszył wątłe ciało. Zachłannym postaciom było to wciąż mało. Fragment wiersza. Ciekawe, kim było pięciu sprawiedliwych? Pięć szkieletów to może tutaj byli. Jacyś świadkowie egzekucji? Co tu się stało? Jakaś ogromna siła musiała zabić wszystkich obserwujących egzekucję. Tańczące robactwo obrzęd obserwuje. Sromotą rytualną się delektuje. Po trzykroć spętany, a w ustach posucha. Czas płynie. Kolejny wyzionął już ducha. Fragment wiersza. Gdyby tylko mury mogły mówić. Jest jakaś dźwignia.
Dźwignia stawia opór. Aha. Mamy linę, mamy symbol jakiegoś kata i mamy symbol elektryczności. Ciekawe. Ale patrzcie, my w ogóle nie możemy się stąd wydostać. Tutaj nie ma tych przejść, znaczy symboli tych strzałek, nie? Czyli tutaj na pewno trzeba coś zrobić. Ze wszystek prawilnych w pierścień się zebrało. Owych pięciu na prędce maski swe przywdziało. Po dwakroć ładunek przeszyło wątłe ciało. Zachładnym posłańcu było to wciąż mało. Owych pięciu na prędce maski swe przywdziało. Owych pięciu na prędce maski swe przywdział. Okej. Po dwakroć ładunek przeszył wątłe ciało. Po dwakroć. Aha, dobra, to trzeba to od razu. Zachładnym posłańcom było to wciąż mało. Tańczące robactwo obrzęd obserwuje, sromotą rytualną się delektuje. Po trzykroć spętany, a w ustach posucha. Po trzykroć spętany. Wskazówki zegara zablokowały się na godzinach, które wybrałem. Dobra, krzesło chyba jest aktywne. Coś dziwnego dzieje się z tym krzesłem. Czuję swąd palonego ciała. Dźwignia przestawiła się bez żadnego oporu. Oho, duch skazańca pewnie. Poznaję to miejsce. To sala egzekucji w zamkowych piwnicach. Tutaj w wielkim bólu dokonał się żywot mój oraz dziesiątek innych istot. Ten pokój jest jednak inny niż go zapamiętałem. Wszystko wokół jest jakieś odmienione. Moi oprawcy nie żyją, a wnętrze jest zniszczone. Kimkolwiek jesteś, chcę cię przestrzec. Zapamiętaj moje słowa. W tym świecie nikt nie jest tym, za kogo się podaje. Miej oczy dookoła głowy. Ciekawe, kogo miał na myśli. Może tego naszego szczurzego przyjaciela? Że nikt nie jest tym, za kogo się podaje. Zabrałem koronę, o której wspominali niektórzy mieszkańcy tej krainy. To jest ten artefakt, którego pewnie poszukiwaliśmy, który możemy oddać właśnie jak tam było, albo tej postaci zwierzy, albo temu naszemu szczurzemu przyjacielowi, tak? Ciekawe, czy to ma jakieś znaczenie wielkie. O, ale teraz możemy stąd wyjść już. No to chyba tak. No dobra, wychodzimy stąd. Przez chwilę zdawało mi się, jakbym wrócił do zamku. Czy to był sen? A może to tylko halucynacje wywołane przez ten zielony gaz? Tego się już pewnie nie dowiemy. No dobra, to znaczy, no tak, no
Nie wiem właściwie tę koronę. Komu my ją powinniśmy oddać? To też jest taki rodzaj wyboru, ale tutaj nie mamy jakiegoś takiego wskazania, dobro i zło. No niby ten nasz przyjaciel szczurzy, no przyjaciel, tam byliśmy z nim w tym więzieniu, pomogliśmy mu. Wydaje się sympatyczny, ale tamta istota od tego jaja... Taki rodzaj naukowca to był, nie? Znaczy naukowca, no takiego... Kronikarza może jakiegoś? Stawmy to na razie. Tylko kurde, no co? Z tą lalką można by coś zrobić, bo to na pewno wiemy. A to poza tym, to nie wiem. Dobra, wróćmy się tutaj. Tu jest brama do zamku, to tam nie chcemy wracać. Pewnie nawet nie możemy. To mnie jeszcze zastanawia. Jakaś moneta tu będzie potrzebna? W kamieniu dostrzegam skrytkę. Niestety, jest zamknięta. Aha, klucz pasuje, ale jaja. O tego to bym nie pomyślał, że to dziurka na klucz była. Znalazłem części do pociągu. Jeśli czytasz te słowa, to znaczy, że ja już nie żyję. Mam tylko nadzieję, że moja śmierć nie poszła na marne i zamek nie został wzniesiony. Ojcz, to zła wiadomość. By była, gdyby żył. No został wzniesiony z tego, co wiemy. Nawet w nim byliśmy. Mamy części do pociągu. Pociągu szukamy cały czas, nie? Bo pociągiem musimy się dostać do tych tam mroźnych czy zmrożonych łez, czy jak to tam było. Tam, gdzie jest ta statua z naszej wizji. Dobra, tutaj chyba, nie? Zaniesiemy tę zabawkę temu dzieciakowi na pewno. To będzie z głowy. Trzymaj. Niesamowite. Tak się cieszę, że udało ci się ją odnaleźć. Zupełnie zapomniałem, że zostawiłem ją na moście. W takim razie biegnę bawić się w pana wisielca. O kurde. Okej. Tutaj możemy wejść. No to zobaczmy od razu. No jest, to jest piwnica. Ciekawe, czy te szczury mają szczury w piwnicy. Przyprawy, suszone owoce, brudne naczynia, nic ciekawego. Rysunek. Nie jest zbyt wyraźny. Wilgoć... Co tam było? To już zanotowałem. Te informacje zapisałem już w notatniku. Ej, ale to jest, patrzcie, to jest w ogóle podobne. To jest to coś, nie? Taka jakby figurka szachowa, może chociaż szachowa to tak niekoniecznie, ale jakaś figurka, od jakiejś gry pewnie. Pewnie znowu będzie jakaś zagadka logiczna. No to ta jest chyba, nie? Taka podobna. Ma pyszczek rozdziawiony i takie nastroszone te kolce na głowie. Ale to nie wiem, to nic takiego nie mieliśmy chyba. To tylko worki z mąką oraz puste skrzynie. Oho, kolejna figurka. Znalazłem małą drewnianą figurkę. Mamy dwie. Tam było pięć, tak? Jeszcze trzy musimy znaleźć gdzieś pewnie. No, są trzy. Nie jestem w stanie przesunąć tej figurki. Są jakby zespolone z podłożem. Aha, to musimy je jakoś chyba oderwać. Może tą blaszką podważyć? Ale to takie... Nie. Brakuje tu figurki. Okej. Okay. Myślałem, że mamy zebrać. Wszystkie figurki są już w komplecie. Wygląda na to, że muszę je teraz ułożyć w odpowiedniej kolejności.
A, znowu 5 silnia, tak? No nie no, 120 kombinacji nie będziemy sprawdzać, chyba że tu jakaś jest zależność, ale chyba prościej będzie po prostu spojrzeć tutaj, nie? Ta z rozdziawionym pyszczkiem, co mieliśmy na drugiej pozycji jest. Jakie to są te figurki? To jest ta z rozdziawionym pyszczkiem. Aha, tak się przestawia. Ta taka smutna, nie? Chyba tu. Z takimi spiralkami. To będzie ta. No i wychodzi na to, że tylko te się nie zgadzają. Słyszę, jak coś zaczyna się otwierać. O. Aha. Czekajcie, coś tutaj jeszcze trzeba zobaczyć. Beczka z winem. Muszę zachować trzeźwość umysłu. No tak. No. Nie będziemy się tu winem opijać przecież. Ej, tam w ogóle jakaś szubienica jest w tle. No dobra, to zejdźmy tam, zobaczymy. Tu ktoś jest w ogóle. Ty być jednym z nich? Ty przyjść mnie zabić? Ty nie wiedzieć, o co chodzi? Ja ci powiem. Szczury zwabiać ofiary do swojej chaty. Usypiać, a następnego dnia budzić się w klatkach i czekać na ich porę obiadową. Ja być jednym z tych głupców i teraz czekać mnie pewna śmierć. Ty się zlitować i mnie uwolnić? Ty sądzić pewnie, że ja nie mieć nic do zaoferowania. Ty się mylić. Być taki jak ty. Prawie wydostać się z tej potwornej krainy. Mieć już bilet na pociąg, kiedy oni mnie złapać. Zanim tu trafić, szukać wzgórze z rękoma. Tam czekać odkupienie. Lecz teraz bilet niepotrzebny być mi, zwrócić mi tylko wolność. Wolność, ty mi pomóc? Jeśli tak, to użyć przycisk na ścianie, on wynieść klatkę do góry, do światła. Wolność tam czekać. A, widzicie, to jest wskazówka. Co właściwie powinniśmy wybrać, jeżeli chcemy postępować taką dobrą ścieżką chyba, nie? Się okazuje, że te szczury polują na ludzi. A mówił ten szczur coś na początku, no nie? On tam się dziwił, że łapią tylko tych naznaczonych złem. A on mówił nam, że tylko prowadzi życie jakiegoś myśliwego, że tylko chce wyżywić swoją rodzinę. A to taki myśliwy jest, poluje na ludzi. A to jest taki... To jest taki odwieczny problem dobra i zła, no nie? Z punktu widzenia tego szczura, on nic złego nie robi, nie? Taki jest jego pokarm. Ten gatunek pewnie poluje na ludzi po prostu, w ten sposób wyżywia rodzinę. A dla nas, dla niektórych na pewno z nas może się wydawać złą istotą po prostu. No to już każdy sobie musi na to sam odpowiedzieć. Czy te szczury są złe? No ale jest to na pewno jakaś podpowiedź dla naszego bohatera, że może jednak powinniśmy oddać tę koronę tej istocie zwierzy. Dobra, no na pewno musimy go uwolnić. Coś tutaj trzeba będzie robić? Korona, co? Czekajcie, co on mówił tutaj? Klatkę do góry. Ty mi pomóc? Jeśli tak, to użyć przycisk na ścianie. Tutaj. Brak efektu. Wygląda na to, że muszę coś jeszcze zrobić. Wydaje mi się, że czegoś tu brakuje. Co to jest? Ta stara maszyna wygląda na nieużywaną od bardzo dawna. Maszyna jest sprawna, ale sama z siebie nic nie wytwarza. Instrukcja do maszyny stojącej tuż obok. Aha. A
to coś z pociągiem związane. Coś się wrzuca do tej maszyny. Używa jej. Jakaś taka płytka z tego wychodzi, czy coś takiego. I to jest pewnie potrzebne do pociągu. Mamy tu jakieś części do pociągu, ale no to raczej nie o to chodzi, nie? Raczej chyba nie. Musi tu być jakieś rozsądniejsze wyjście. No też tak mi się wydawało. Dziwne narzędzie. Nawet nie chcę sobie wyobrażać jego zastosowania. Studnia pełna brudnej wody. No, pewnie robią tutaj pod siebie i tam wszystko spływa, nie? Szczury traktują ludzi jak zwierzęta. A może ta płytka tutaj w sumie podobna? No. No dobrze, to ułatwia sprawę. Brak efektu. Wygląda na to, że muszę coś jeszcze zrobić. Aha. Tam mówił, że do góry klatkę, tak? Coś uruchomiłem. Odblokowano osiągnięcie. Studnia życzeń. No dobrze. Narzędzia do tortur. Szczury to jednak okrutne istoty. No wyraźnie nam tutaj sugerują, że te szczury są złe. Ale mówię, no kwestia dobra i zła, zwłaszcza w takim przypadku, jeżeli chodzi o polowanie, no okej, złe. A tutaj możemy coś jeszcze z tym zrobić? Co my tu możemy wrzucić? Nie, no tu na razie nic nie zrobimy z tym. Idziemy stąd. Idziemy na górę, może jeszcze zagadamy? Czekajcie, on miał nam coś zostawić, nie? Chwila, gościu, gdzie ty tam poszedłeś? Wolność dobra, studnia zła. Koszmar kończyć się, ja być bardzo wdzięczny tobie. Dziękować ci, ty przyjaciel, szczury złe, bardzo złe. Ja już iść. Zostawić coś dla mojego przyjaciela. Co? O, tutaj. Wziąłem bilet na pociąg. Na jego rewersie znajduje się trasa podróży. Nie, to chyba nie o to chodziło, żeby to do tej maszyny włożyć raczej. Bilet na pociąg mamy i części do pociągu. Mieszkańcy chaty nie będą zadowoleni, gdy zorientują się, że uwolniłem ich pokarm. Jeszcze mnie złapią i zjedzą. Nie, dobra, to w takim razie... Nie będziemy się to jakoś specjalnie rozwodzić nad tym problemem dobra i zła. Tak jak mówiłem, to każdy sobie musi sam odpowiedzieć na pytanie, jak to tutaj wygląda. Ale jeżeli chodzi o samą grę, to wyraźnie nam sugerują, żebyśmy jednak te korony oddali istocie zwierzy. Widzę, że postanowiłeś mnie zdradzić, oddając burzowe jajo tej miernocie na rozdrożach. To jajo było moje, tylko moje. My precious. No tak, znaczy tam zdradzić od razu, no. Dobra. Wejdźmy tutaj. To wszystko przejrzeliśmy już z tych książek. To było o tych ptasiorach. To było o tym pociągu Harona. To wszystko czytaliśmy chyba, nie? Tu było to jajo. O, odblokowano osiągnięcie. Mól książkowy. To musiałem przegapić. Na wzgórzu w mroźnych łzach znajduje się rzeźba. Legenda głosi, że skrywa w sobie pewną tajemnicę. Ten, kto ją odnajdzie, oczyści się z błota swojej niedoskonałości. A, to... No to jest chyba ta rzeźba, którą właśnie widzieliśmy gdzieś tam w swoich wizjach, że tak się wyrażę. Kurde, odcinek powinienem kończyć.
Jeszcze oddamy tę koronę. Ale że ta rzeźba może nas oczyścić. Znaczy, ta postać czuła taką potrzebę, żeby tę rzeźbę odnaleźć, no nie? Czyli jednak to prawda. Trafiliśmy do tego zamku, bo w jakiś sposób może zostaliśmy napiętnowani. Coś złego może jednak zrobiłem i to mnie może oczyścić. No pewnie w tym zamku też mogłem zostać na swój sposób oczyszczony, tylko że tam mieli trochę inne sposoby. Chcieli mnie ostro torturować. Jeszcze jakieś książki ominęliśmy? To było z tymi kryształami, no ale skoro osiągnięcie wpadło, to chyba wszystko, nie? Dobra, chodźmy na górę. Korona. No gościu, masz szczęście, ty ją dostajesz. Osiągnięcie. Gad w koronie. Mam nadzieję, że dobrze zrobiliśmy. Dziękuję ci, że wróciłeś do mnie z koroną. Obiecuję, że ze mną będzie bezpieczna i nie wykorzystam jej mocy w złym celu. Dlatego, że mi zaufałeś, weź proszę ten owalny klucz do skrytki znajdującej się u podnóży mojej wieży. Wewnątrz znajdziesz coś, co może ci się przydać w dalszej wędrówce. A, to będzie chyba do tej zagadki logicznej takiej tam, pamiętacie? No, stanowczo. To. Zabrałem owalny klucz z namalowanym kolorowym znakiem. Jaki słodziak. No dobra. Czyli to wiemy do czego. Bilet na pociąg, to wiemy. Części do pociągu, to wiemy. Tylko gdzie ten pociąg? Tam mogliśmy jeszcze przez taki most przejść po drodze, pamiętacie? Tam był strażnik, daliśmy mu odnóże tego potwora. No czekajcie, odnóże, czy jakieś szczypce, czy co to było? Ale coś takiego. Okej. Dobra, ale ja jestem ciekaw. Weźmy może, zróbmy to jeszcze. Taki dłuższy odcinek zrobimy wyjątkowo. Jakiś komunikat, nic tak? Aha, to prosta zagadka logiczna. Pewnie od takiego najbardziej prostego kwadratu, aż do takiej najbardziej skomplikowanej figury, znaczy no, wzoru. Weźmy to, spróbujmy tak ułożyć. Kwadrat jako pierwszy. Później to wygląda na takie niezbyt skomplikowane. Doszedł jeden element tak naprawdę i pokolorowali te kąty tutaj. Później doszło to. Udało się. O, to może być ta kostka do tego urządzenia, co tam spłaszczało jakby, nie? Znalazłem czerwony monolit. Dobra, no dobra, zróbmy jeszcze ten monolit. Ostatnia rzecz. No chyba, że coś tam jeszcze... No dobra, no weźmy, zróbmy ten monolit. Jakoś jestem... Dzisiaj jestem tak jakiś taki wyjątkowo ciekawski, no. Czekajcie, weźmy to jeszcze, zróbmy. Zbieramy te części jakby do tego pociągu. Bilet, części do pociągu. I tutaj właśnie też coś było z tym pociągiem, nie? No właśnie. To, tu jest jakaś kostka. To pewnie to będzie. I coś do pociągu dostaniemy. Ale co to może jeszcze być? Czekajcie, ja to muszę sprawdzić. Jak to? Jak mogłeś oddać skarb z grobowców komuś innemu? Zawiodłeś mnie. Wybaczam cię ze względu na to, że uratowałeś mi życie, ale nie chcę cię już widzieć w moim domu. Żegnam. Dobra, może jeszcze tutaj damy radę zejść jednak. No widzicie. Tutaj, spróbujmy. A to pewnie to będzie. Monolit przybrał teraz inną formę, bardziej przezroczystą.
Zabrałem ogniwo zasilające. Ogniwo zasilające, pociąg w takim razie. Części do pociągu mamy i bilet do pociągu. Brakuje nam jeszcze pewnie zielonego kamienia. Jeśli wiecie, co mam na myśli, oczywiście. Taki żarcik. Czego jeszcze szukać w naszym domu? Wynoś się stąd. A wejdziemy stąd, bo jeszcze nas tutaj pożre. Jakby nie patrzeć, jest dosyć solidnie zbudowany, duży szczur. Jakby się rzucił z pazurami, to pewnie mielibyśmy problem. Tutaj. Trasa prowadząca do pociągu, tak jest. Czyli będziemy musieli po prostu przejść przez ten most. Ale dobra, to już zrobimy w następnym odcinku. Tam nas jeszcze nie było na pewno. Będzie jakaś nowa lokacja. Mamy tylko przedmioty związane z pociągiem. Możliwe, że tam już gdzieś w pobliżu ten pociąg będzie. Obadamy to sobie w następnym odcinku, a tymczasem ja was żegnam. Trzymajcie się. Na razie.